przenosimy się do Ani. Zobaczymy, może będzie trochę spokojnie, nie tak rock'n'rollowo. Nie sądzę. Nie sądzę. O. No dobrze. Prowadziłem i prowadzę zajęcia z uprawy i nawożenia roślin ogrodniczych. No i pani Ania była pilną studentką, uważną, nie przeszkadzała w zajęciach i uzyskiwała dobre oceny. Wyróżniała się także urodą wśród koleżanek. I o ile pamiętam, to kiedyś taka powiastka krążyła, że pani Ania jako jeszcze młodsza dziewczyna, nie wiem czy to było w jej średniej szkole, brała udział w konkursie piękności. No, musi radzić sobie sama ze wszystkim, tak? Jako kobieta i matka. W programie może pokazała, że jest bardziej krucha niż na co dzień. Możemy być z niej dumni. No chciałbym jej życzyć szczęścia, żeby jej się ułożyło w końcu, żeby miała tego wymarzonego księcia z bajki, jak ona to mówi, czy księcia na białym koniu. No myślę, że coś tam będzie, no nie wiem, no, będziemy ją obserwować.